Im więcej wiemy, tym jesteśmy bezpieczniejsi na drodze. W Płocku po raz kolejny odbyły się zajęcia w Szkole Bezpiecznej Jazdy, którą wspólnie zorganizowali Tomasz Czopik i PKN Orlen. To jest Akademia Bezpiecznej Jazdy pana Tomasza Czopika, który jest licencjonowanym instruktorem nauki jazdy, który doskonale też ma doświadczenie w zakresie takiej jazdy samochodem i dosyć szybkiej jazdy samochodem, ponieważ był rajdowym kierowcą. W związku z tym doskonale wie, w jaki sposób zachowywać się w podobnych sytuacjach i cała ekipa, wszyscy instruktorzy, którzy są w Akademii Bezpiecznej Jazdy pana Tomasza Czopika, to w dużej mierze są bardzo wyspecjalizowani kierowcy i też mający doświadczenie również w rajdach samochodowych. Z weekendowych zajęć skorzystało kilkadziesiąt osób. Czego podczas takich zajęć można się nauczyć? Jesteśmy na takim dużym parkingu i musimy zasymulować sytuacje, w których coś nam się na drodze może wydarzyć. I wtedy jak robimy dane ćwiczenie, czy to jest omijanie przeszkody, czy awaryjne hamowanie, czy tak zwany nadster, czyli zarzucenie tyłu samochodu, instruktor od razu widzi, jak reagujemy na kierownicy. I coś podpowie. I już to może kiedyś nam się przydać. Takie zajęcia w Płocku zorganizowano po raz kolejny. Jak się okazuje, każda dodatkowa informacja, ćwiczenie pomaga nam być lepszym kierowcą. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Za kierownicą, ale nie tylko. Szybki kurs bezpiecznego hamowania, poślizgu czy symulator dochowania. Tu można było przekonać się, jak ważną rolę w samochodzie odgrywają pasy bezpieczeństwa. To ludziom obrazuje, jak wysiadają z samochodu, to mówią, o, rzeczywiście, faktycznie... Od dzisiaj będę jeździł w pasach albo daję do myślenia. Tak więc jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Warto przyjechać, zobaczyć, spróbować. My też jak gdyby przed samym dachowaniem, to jest to poprzedzone taką 3-4 minutową preambułą, o której opowiadamy właśnie, do czego to służy, co się może wydarzyć, a czego nie robić. Tak więc naprawdę warto podnosić to bezpieczeństwo na pewno. Symulator robi wrażenie, podkreślali uczestnicy. No takie niesamowite, to jest takie dziwne wrażenie, no którego człowiek, trudne do opisania, tego się nie doświadcza normalnie. Tak. Czy tego się pani spodziewała? No było dosyć wolno, także się chyba większej prędkości spodziewałam. Byłoby ciężko przy większej. Myślę, że w rzeczywistości jest to mega trudne, że jako pasażer trzeba ręce trzymać przy sobie, nie opierać się nigdzie w samochodzie, bo wtedy ma się je połamane przy dachowaniu. Myślę, że jest to trudne do wykonania, ale już wiem, że tak się powinno. Dzięki specjalnym goglom każdy mógł przekonać się, jak zaburzone są nasze zmysły po alkoholu czy narkotykach. Następuje tutaj zaburzenie koordynacji, zaburzenie pola widzenia, zaburzenie odległości, poczucia odległości pomiędzy przeszkodami, ale także zaburzenie koordynacji mięśniowej, czyli to są te miękkie nogi, te latające, nieskoordynowane ręce, to wszystko się tutaj może pojawić. W przypadku narkogogli niektórzy też doświadczają takiego poczucia nudności nawet. Są osoby, które rezygnują z próby, bo nie są w stanie poradzić sobie z tym zadaniem, co myślę, że uświadamia i otwiera oczy. Zajęcia w Szkole Bezpiecznej Jazdy to również bardzo szybki kurs pierwszej pomocy. Co powinno być w samochodowej apteczce? Jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku? Tego mogli dowiedzieć się kursanci. Najważniejsze, co podkreślali prowadzący zajęcia, jest nasze własne bezpieczeństwo i o tym musimy pamiętać, niosąc pomoc. Nie bójmy się pomagać, przekonywali. Jeżeli ktoś jest w ciężkim stanie i potrzebuje naszej pomocy, to nie możemy mu bardziej zaszkodzić. Zaszkodzimy stojąc i patrząc i nic nie robiąc. Jeżeli mamy obawy, że nie chcemy podejść, bo jest niebezpiecznie, pamiętajmy, że z bezpiecznego miejsca zawsze musimy powiadomić służby i to już jest udzielenie pomocy. Czyli nie stójmy, nie patrzmy biernie, nie nagrywajmy, tylko pomagajmy tą osobę, bo bez naszej pomocy te osoby mogą nie przeżyć. Wniosek po takich zajęciach może być jeden. Dobry kierowca to bezpieczny kierowca. Jest to bardzo ważne, żeby posiadać taką wiedzę, żeby wiedzieć chociaż w teorii, jak się zachować w takich trudnych sytuacjach. Co powinno się robić? Każdy uważa, że jest dobrym, ale chyba nie aż tak dobrym, żeby sobie poradzić w takich trudnych sytuacjach, których nie doświadczamy na co dzień. Także takie spróbowanie i samo poczucie, jak to jest, takiego wrażenia, to jest nieocenione. Pamiętajmy zawsze, straconego czasu nie nadrobimy, więc nie ma sensu pospieszać.
A jeżeli ktoś ma benzynkę we krwi i chciałby jednak pojeździć szybciej, to są do tego tory, są ćwiczenia, są instruktorzy, którzy w tym pomogą. Nie róbmy tego na zwykłych drogach. Starajmy się jeździć wyluzowani, spokojni, ale skoncentrowani.